Czym jest powołanie chrześcijańskie? Powołanie w ujęciu chrześcijańskim to wezwanie z nicości człowieka przez Boga do istnienia i życia. Powołanie do życia jest podstawą kolejnych szczegółowych powołań, takich jak wybór stylu życia czy zawodu. Co jest celem chrześcijańskiego powołania? Osiągnięcie szczęścia, które realizuje się m.in. poprzez bliski kontakt z Bogiem, obecnym przede wszystkim w sakramentach i drugim człowiekiem. Czym jest powołanie zakonne? Powołanie zakonne jest realizacją pragnienia naśladowania, a nie kopiowania, jest to istotna różnica, stylu życia Jezusa Chrystusa, który jako mężczyzna bezrzędny i ubogi doskonale zrealizował wolę swojego Ojca. Jaki jest cel istnienia Augustyna? Urzeczywistnianie Królestwa Bożego w konkretnej rzeczywistości Kościoła poprzez budowanie więzi i relacji braterskich między ludźmi. Augustynianie mają przypominać, że do istoty struktury Kościoła należy wymiar wspólnotowy. Obecność naszych braci powinna prowokować ludzi do poszukiwania sensu własnego istnienia i budowania bliższych relacji. To może zostać augustynianinem. Wierzący, wolny mężczyzna, który gotowy jest oddać całego siebie, włączając to własne zdolności, jak też i wolę, na służbę Jezusowi obecnemu na wspólnocie braci żyjących regułą świętego Augustyna. Kandydat powinien czuć się dobrze w towarzystwie ludzi oraz lubić pracę zespołową. Musi być także gotowy na zmiany i nowe propozycje, którymi będzie zaskakiwany przez cały okres życia zakonnego. Co z tego będzie miał? Nieprzespane noce, nadszarpnięte nerwy, poczucie niezrozumienia, ale także otrzyma stokroć więcej braci, sióstr i domów niż wcześniej posiadał, a nadto życie wieczne odziedziczy. Czy warto? Tak, warto. Yeah! Człowieka z nicości do istnienia po to, aby... No co, aby żył i istniał? Stylu życia, a następnie zawodu. Czy się coś jeszcze ci wybiera? Styl życia czy zawód? Jeszcze raz nie chcę przyczepić, nie włączę jeszcze. Braterskie. A czy ci braterstwo, czy nie? Nie, nie było braterstwo, było. Czy jaki synonim? No, co stworzyć? Jeszcze raz. Obecność naszych braci, nie sióstr. Prowokować do poszukania sensu własnego. Bez sensu, się czuję tak stremowany, bo tak wygląda jeszcze raz.